Cześć, to Tauchin, witam. Znowu szafa. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Tauchinowych Rankedów. Po raz kolejny gramy w tym Goldzie 1. Wow, Tauchin. W Goldzie 1 na Flex Q. Czyli pewnie jakieś platyny zaraz sprawdzę. I tym razem po raz kolejny dostałem mida. Cóż, powiem, że przyjemnie mi się gra na tym Flex Q. Ostatnio, nie wcześniej. Teraz jak się trochę to zaczęło stabilizować, bo... No po prostu, bądźmy szczerzy, to nie jest jakoś mój poziom, tak? W tym sensie, że ja bym, jakbym grał tutaj na mojej pozycji, moimi postaciami, typu właśnie, czyli po prostu junglerami, jakbym dostał Lee Sina jakiegoś, czy Gravesa nawet, czy Rek'Sai, Eliskę, to by wyglądało jak... Często to właśnie ostatnio wygląda, 9 na 10 meczów, można powiedzieć, jak jedna wielka masakra. Ale zdarzy się, że już przegrywam mecze mimo wszystko. Przez to, że ja gram junglerami, którzy głównie skupiają się na early game'ie. No, a potem tutaj często jest kaszane i potem się niepotrzebnie denerwuje. No ale jaki poziom? No teraz jest ciut większy, bo jest diament, Caitlynka oprócz mnie. Ta Lux jest co prawda gold 2, ale reszta to platyny. Reszta dosłownie. Bo ja tylko jestem diamentem, a wszyscy pozostali to są platyny. Z całej team to platyny i dwóch u nas to platyny. Więc tutaj, tak bym powiedział, już platyna 3 średnia na spokojnie. I Karthus nam idzie, co oznacza, że... Powinienem to zaorać, tylko że szczerze mówiąc, mogłem to zagrać ciut lepiej. Dalej mogłem to zagrać ciut lepiej, no ale jest First Blood. Teraz tylko się głupio nie wywalić. Więc naprawdę, zagrałem to słabo, bo normalnie tym Ezreal'em na Karthusa to powinien być. Rape. A ja to straciłem bardzo dużo życia, przez co będę musiał się cofnąć. Bądź nie. Nie no, muszę, bo to jest... I grał z ogniem. Dobra, teraz jest idealny moment, żeby się cofnąć. No, i jak widzicie, mam fajnego skina. Kupiłem go jak wyszedł, trochę żałowałem, bo praktycznie nie grałem Ezem, ale aktualnie na tym poziomie jak najbardziej to jest spoko. Szczególnie, że do tej pory miałem przyjemność zagrać nim raz właśnie na midzie. I to była totalna demolka. To znaczy, zabiłem przeciwnego, Ryze był na przeciwnym midzie. Zabiłem jego, przyszedł Kha'Zix, zabiłem Kha'Zixa i już miałem 2-0 i to już był praktycznie ich koniec. Znaczy, trzeba przyznać, Ryze grał od tego momentu bardzo ostrożnie i to mu pozwoliło nie ginąć tak, aż tak dużo razy, ale mimo wszystko to i tak był ich koniec. Oczywiście gram ADS-em, jakbyście nie zauważyli. Standardowo będziemy maksować kół i raczej snowballować się na tym Karthusie. Taki jest plan przynajmniej. Tylko że jesteśmy równo w creepach, a nawet jestem ciut do tyłu, można powiedzieć, ale... Ale to nic. Po prostu let's bully him away. Kiepsko zagrałem. Naprawdę. Nawet nie zdetonowałem pioruna. Ten Karthus wydaje mi się, że ma... Znaczy ja też kupiłem łezkę na start, jakbym kupił jakieś damage, to by kompletnie inaczej wyglądało. Na przykład... Boże.
Nie jestem zadowolony z tego, co robię. Jungler był na topie, ok. Mam tam wizję, która się właśnie skończyła. Ej, tak mam Arcane Shifta i Flasha. Byleby głupio nie wykorzystać Arcane Shifta agresywnie, kiedy przyjdzie jungler. No i co, no i trzeba się farmić. Kurczę, ale mnie kusiło, żeby w niego wpaść. No ale nie mam wizji na junglera. Teraz to może nawet zejść z obu stron. Trzeba postawić wardę. Nie wiem, czemu tak oszczędzam, mam przecież dwa. Kartus bił szósty szybciej niż ja. No zabawne. No, znaczy to wszystko wynika z tego, że on gra z teleportem. Ja mam Ignite'a up. Więc podczas bezpośredniej wymiany powinienem go obrać, tylko muszę mieć szósty level i zbić tą falę creepów. Albo nie zbijać, tylko po prostu ją ominąć. Nie dać się ograć jak łak. Znaczy on się dał ograć, bo niepotrzebnie za mną pobiegł. Chciałem się wyleczyć w ostatniej chwili, ale nie wystarczyło tego lifesteala. Cóż. Nie, to nie jest jakaś wielka strata, bo najważniejsze, że mnie stać w tym momencie na BF-a. Stracę sporo creepów, bo nie zdążę tam dobiec, a ulti mam na cooldownie. Nie, źle użyłem ulti zdecydowanie, nie powinienem go palić, tylko po prostu się wymienić na autoataki, ewentualnie czekać z tym ulti na końcowe dobicie. No chciałem, bo zazwyczaj ludzie w panice nie unikają, jak kostek w nich wskoczy Ezreal. Ten Karthus pomyślał i skupił się właśnie na tym, żeby tego uniknąć, dzięki czemu wymieniliśmy się 1 na 1 za 1, a ja straciłem dużą falę creepów i jesteśmy na równi w creepach, bo tak to ogólnie mam przewagę tego jednego chwila. Musisz znać swoje otoczenie. No ale ja tą łezkę stakuję i to jest dodatek, mana nie będzie mi się kończyć, nie potrzebuję buffa. No i mam już BF-a, który pozwoli mi go. Znaczy zobaczymy jeszcze, jak to zadziała ten BF. Chcesz, co on kupił? On kupił łezkę, czyli on nie kupił armora. Ale gra defensywnie. Dobrze się kryje w odpowiedniej odległości, wykorzystuje range. Też widać, że gra tym Karthusem nie pierwszy raz. Nie z tej strony muszę się trzymać, tam jest mój Lissing. No i ten Deathfire Touch czasami już oberwanie z bombki trochę boli, no to chyba bardziej niż ta bombka. Ale moje Q naprawdę robi dobrze, jak kupiłem tego BF-a. Tylko, że trochę zbytnio go puszuję. Trzeba to jakoś wykorzystać. Ale ich ograł ten BF-a. Przecież ten Lissing ogra tą bliskę. Aj, dobra, sam się ogra. Dobra, wróci, żeby Karthus mnie nie odpuścił, chociaż ta farma. Ja nie wiem, czy ten Gangplank ma teleport, ale chyba nie ma. Dodging. Sam stracę przez nasze stracę, bo tam wziąłem farmę. Dałem Karthusowi się spokojnie sfarmić. Jak on głupek się teraz nie cofnie, to jest, ja mam double buffa i go pojadę. Zaraz E. I unikać bombek. Uniknąłem i nie odpalił ulti. Dziękuję. To już 5-1. O nie! Kurczę! Jedyne, czego miałem tutaj nie zrobić, to nie dostać głupio ze stuna. I właśnie to zrobiłem. Teraz Lissing, póki ona ma cooldowny.
Dostaniesz stunę. Dostaniesz stunę, Lisi. Cofnij się. Gdybym nie dostał tego stunę, to bym ją grał. Ale skopałem. Dobra, kupmy od razu tak. Będzie jeszcze więcej dodatkowego damage'a. Który może zrobić różnicę. O Boż, Lisi. No, no, no. Nie zaszkodziło spróbować. Niepotrzebny Ted. Mogłem ją zdecydowanie ograć. Jeden za creepa mi się trzymać. Za szybko chciałem ją zabić, mówię, mam Ignite'a, to ją po prostu zbrustuję. Po tym jak trafiłem pierwszy kół. Ale zapomniałem, że ten stun mnie zabija. Ona też ma damage. Nie bez powodu jest papierowa ta Eliska, po prostu ma dużo damage. Odpuszować i zroomować. Level. Gunsla multi kiepskie. Pamiętam swego czasu, jak grałem na takich niższych dywizjach, to właśnie Ezreal na midzie pod AD. To było jedno z moich ulubionych wyborów. Clear poszedł. Nie wiem, czy znaczy drugi ten na pewno nie był potrzebny. Pierwszy to taki jeszcze wybaczalny, można powiedzieć. Dobra, kupimy sobie od razu budki drugie. Jestem strasznie do przodu. Farmę też mam nie najgorszą, to nie jest jakby wybitne, ale jak na tyle roamu, to farma coś sobą reprezentuje. Ciekawe, czy tam zdąży. Przeciwnik pokonany. No. No. O Boż, Rajs. A ja się buty znowu zaraz odpalą. No, to nie ma sensu. Jeszcze straci... Kartus przez to wziął, wierzę, że tak ganiałem za nim. I rozsądnie poszedł w górę. No ale od pewnego momentu zacząłem tyle roamować, że nie wiem, że to wierzę, jeszcze wezmą topa. Musimy wziąć mida do coś. A, i tyle zdjęcia. Szybki clear. Muszę naokoło. No, ta Eliska tam porobi. Nie wierzę! Hitnęło mi tą roślinkę. Jestem martwy teraz.
Dobrze, listy. Dupa. Jest! Teraz trzymam się. Ale nie wierzę, że hitnąłem tą roślinkę zamiast Aliski. A, nice. To, że nie jesteś mistrzem tej gry. Co ja właściwie mógłbym zrobić? Lifesteal. Tak, bo ewidentnie tego mi brakuje. Będzie lifesteal, będzie impreza. Muszę wykorzystać tą przewagę, bo praktycznie jako jedyny u nas w teamie mam kille. Ja mam 8, Lissi ma 2. I to nie, że ja jeszcze zabierałem, bo oni za dużo asyst też nie mają. Tak, zagrałem kiepsko i tak ją zabiłem, bo jestem sfidowany. Weźmy ten turret wreszcie. Trochę się boję, bo nie widzę, gdzie oni są. Jestem greedy. Sorry, Leona, za szybko biegniesz. Dokładnie tu miałeś ze mną polecieć. No i nie mogę cię dobić. No nie! To jest to. Stun i mnie nie ma. Nice, kiepnika. Dobra. Ale teraz stoi w kiepskim miejscu jak na DK. No leć, Lissi, leć. Obraż. Nice. 2 kilo. Wyskakujesz. Nie masz w. Ale... umarłeś. Dobra, ja i tak mam BTK. Cóż, dużo. Teraz się zrobi trochę armora przez to, że zrobię wzlotową rękawicę. I długą brodę już mam, poczcie. Musicie mi powiedzieć, czy jeszcze znowu długa broda to jest dobry pomysł, czy może wręcz przeciwnie, bardzo, bardzo, bardzo głupi. Tak, połowa z was uważa tak, połowa tak. Dokładnie takie jest zdanie ludzi na temat brody. Połowa uważa, że jest bardzo fajna, połowa uważa, że jest bardzo bez sensu. A trzecia połowa z dwóch połów nie ma zdania. They put the blame on me. Czy ja właśnie tutaj szczeknąłem krzaki, które wiedziałem, że oni będą? Przecież to było najgłupsze. Podlazłem to. A wstawię Warda. Przez takie deby przegrywa się mecze. Głupie dwa ostatnie deby. Kompletnie głupie. Lissi, no nie cię widzą. Wodowarta zrobi. O Boże, co to był za smite? Dobrze, mi spalnęła ulti, a tam się w ogóle nie zmajtowali. Nice. Boże, ty. Lissi, dobiłeś mnie w tym momencie. Nie wiem, czy jest mój team kompletnie. Nice, nic nie gra. Tak naprawdę ja cały czas tylko sobie grałem, więc... Nie zginęła ta Leona? Jest na full zasięgu, ku. No i straciłem pół życia. Zapomniałem, że on jeszcze żyje.
Nice. Nie zebrać głupio na twarz stunowe bliski, to kompletnie inaczej wygląda. No chodź Leon. No, super rajs, wamać. Przyjdź i rzuć kratkę. Jasne. Może jest blubów. Akurat by zmienił dużo. Nie marnujmy czasu. Lol, ta Leona tu nie trafiła, ale ja też nie trafiłem tu Aralyskiego na naszemu umarłym. Coś kaktus. Prawda jest taka, że na Ezie AD strasznie double buff daje dużo. Nope. Ja się perfi nie rozeszli. Zaraz się dostakuje. Oj! O, przenik CC bardzo. Nie, w ogóle nie wyszedłem do stuna. Trzy stuny na raz. Jeden za drugim. Ale to był mój błąd, ewidentnie. Byłem zbyt greedy. Kart, moją już relaję. Proszę bardzo. Ale, ograła go. Ace'a na nas zrobi, jak Gangplanka w ogóle z nimi nie było. Żałosne. S, stop solo, please. Nic nie gracie, ludzie. Ja popełniam głupie błędy, a wy nic nie gracie, bo jesteście do tyłu. Wystarczy, że ja zginę i jest koniec gry. Przykre. I co, tracimy na chwilę? No to już duża strata, to jesteśmy strasznie głupi w tym momencie. No ale ja... Niestety tylko ja gram. To tak wygląda. Nie. Nie wierzę, nie powinienem dostać z tego stuna. Dobrze użyłem E, żeby z tego wyskoczyć. Też głupio powinienem budować QSS. Tyle z tego stuna by było. Tylko to mnie cały czas jedzie. Co tam Lux robiła w ogóle? Po cholerę ona tam poszła. Kurwa, no nie, no kolejny. No i co ty tam zrobisz?
Wardwu. Czy już nie masz wardwu, masz roślin. A, dziękuję, dobranoc. Przeciwnik został seryjnym zabójcą. Tyle w temacie. Jeszcze zrobili w międzyczasie sobie smoka. Masz poszują miliony z mita. No zrób mi wizję. Zrób mi wizję. Już myślałem, że to zabrałem, nie? Takiej kimpe nie robi nic do męka. Dobrze zagrałem. Flesznema zabiła mnie, ale nie się pochyluje, bo nasza Caitlynka nie robi kompletnie w ogóle damage'a. Żałosne. Naprawdę żałosne. No jak Caitlynka ma 2,5 temu? Nie wiem, przed chwilą miała 2 item. Teraz dostała kila. Jesteśmy jeszcze na kila, więc nic nie zrobię z tym. Ale za dużo CC mają po prostu. Leona mnie uziemia, bo gra mnie źle. Ej, nie Leona. To Eliska. Też się nahypowałem po tym early game, a tylko ja mam kill'a i tylko ja mam damage. I niewystarczający, bo już mnie nadgonił. Smutno. Nie, na takiego stuna to nie trafisz. No ale włączyła mnie z walki. To było szczęście. Dobra. Dwóch za jednego. Ładnie strzelił. Wkrótce się odrodzi. Musisz znać swoje otoczenie. Tam jest Leon. Idę po kill assist. O, świetnie. Pięknie. Kurwa, pięknie, ale nie damage za nie dodanie. Przeciwnik jest nie do. Gin. Koniec serii. O, flesze we mnie. No i super. Zniszczono twój inhibitor.
Nie, 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 healuj mnie. Kurwa mać. Ej, dwa inhibitory nam leżą. I co z tego, że się zabili jedną osobę? Przy dwóch inhibitorach to już raczej nie za wiele jesteśmy w stanie zrobić. Chyba, że nam zaraz stanie ten. Ale czekajcie, on dopiero padł. Rice. Jesteś naprawdę słabym Rice'em. Nie jestem z ciebie zadowolony. Co? Ten Lissin też za bardzo tankował, co się zrobił, bo oni są zbyt do przodu, żeby on cokolwiek wytankował i on jeszcze nie ma damage. No właśnie widzę, że midlane napuszują. Najlepsze, że mamy dwa kamienne i byśmy byli w stanie zdżować turety całkiem szybko. No, oczywiście nie ma jak podejść. O Boże! Dobra, kurde. W panice aż to spadło, bo już nawet nie musiałem. Na full zasięgu nie trafiło po mnie proste. Tak, połowa z naszych się bije, połowa bije kuchy. Na multu. Na mam flesza, nie mam tu SS-a. Sonia? Nice, 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 nice. Skopany. Przeciwnik pokonany. Koniec serii. Plum. Zniszczono twoją wieżę. Co nam zniszczyli? Nexusa? A, Nexusa nam zniszczyli. Boże, nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Taką grę przegrać. Obrona często chowa. Never surrender. Zaraz na inhibitory wstaną. Aha, mogłem w sumie ulti na barony. O, super, że tam poszłaś. 4-11, Lux support. Zaszczyście. Inhibitor wkrótce się odrodzi. What? Tyle. Dziękuję, dobranoc. Twój inhibitor wkrótce się odrodzi. I stół, nie wylądował. Botlane
zrobił. 8.21. Są 6. A tamta gra nie była zbyt dobra w moim wykonaniu. A ta była dobra, ale przegrana. Logika lola. Żadna. Eskę dostałem, cholera. Sobie tą eskę mogę w D wsadzić, nie? O Boże. Lux support. Jak nisko upadłem. Pamiętajcie o łapce w górze i piszcie komentarze, czy chcecie więcej. Czy chcecie mistrzów brązu. Jak chcecie mistrzów brązu, to nadsyłajcie konta. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Na razie. Cześć. Jestem zdruzgotany.